Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest czwarta niedziela zwykła i czytamy fragment Ewangelii ze świętego Marka z pierwszego rozdziału wiersze 21 do 28. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką, uczył ich bowiem jak Ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem kto jesteś, Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego, a wszyscy się zdumieli, także jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym, rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Tak, w dzisiejszej Ewangelii święty Marek dwukrotnie zaznacza, że wielkie zdumienie świadków i słuchaczy Jezusa, słuchaczy i świadków tego, co Jezus czyni. To wielkie zdumienie budzi moc, z jaką Jezus naucza i myślę, że to jest rzecz warta rozważenia, ta moc, z jaką Jezus naucza, na czym właściwie ta moc polega, w czym tkwi moc Jego nauczania, bo myślę, że to jest główny temat dzisiejszej Ewangelii, bynajmniej głównym tematem dzisiejszej Ewangelii nie jest zły duch, bo zauważcie, że Jezus w ogóle się na tym złym duchu nie skupia. I to jest chyba pierwsza nauka, jaka płynie z tej dzisiejszej Ewangelii, że w ogóle nie ma na czym się skupiać. Nie ma na czym się skupiać, jeśli chodzi o złego ducha. Że Proszę zobaczyć, proszę zwrócić uwagę, my mówimy, że Jezus przed walczyć ze złym duchem, no to proszę zauważyć, w dzisiejszej Ewangelii nie ma żadnej walki. Jest, jest wkroczenie tego, który dysponuje mocą. I tu nie ma w ogóle żadnej walki. Tu, tu po prostu Jezus rozkazuje i tyle. Nie? To jest Pach i złego ducha nie ma. Gdzie tu widzicie walkę? Gdzie tu, kto widział walkę Jezusa ze złym duchem, Z duch, i właśnie to jest pierwsza rzecz, że zły duch w ogóle nie jest partnerem dla Boga. Zły duch w ogóle nie jest partnerem y, dla Jezusa. Nawet w tym sensie partnerem, żeby Jezus musiał się jakoś trudzić czy wysilać, żeby Go pokonać. Tu w ogóle proszę zobaczyć. To jest w ogóle wkroczenie i go nie ma. To trochę tak mi się to zawsze kojarzy. Dobry przykład to jest relacja światła i ciemności, że zobaczcie jak się zapala światło w ciemnym pokoju. No to nie ma takiego elementu jak jakaś walka światła z ciemnością. Po prostu wkracza światłość i ciemności zwyczajnie nie ma, tyle żeście widzieli, że jak zapalacie światło, że to światło jakś tam walczyło z tą ciemnością, że jakoś siłowało się z tą ciemnością, nie wiem, zwolna wypierało, pokonywało tą ciemność. No, wkracza światło i ciemności nie ma. Tyle. I, i, I właśnie tak wygląda relacja Boga i Złego Ducha. Tu, tu w ogóle nie ma jakiego, jakiej mowy o jakimkolwiek partnerstwie, o jakiejkolwiek równości, o jakiejkolwiek walce. Tu właśnie jest wielka legenda, że że toczy się walka dobra ze złem. Nie ma żadnej walki dobra ze złem. To w Jezusie widać, że to dobro jest absolutnie dominujące, nie? absolutnie dominujące. Natomiast jest inny problem, jest inny, proszę państwa, problem, że my możemy się niepotrzebnie zająć złem. Nie wiem po co, nie? Bo jak się głębiej temu przyjrzeć, to właśnie nie wiadomo, po co my się w ogóle zajmujemy złem, zajmujemy przegranym, nie? zajmujemy ciemnością, zajmujemy się właśnie byle czym, a nie zajmujemy się zwycięzcą, nie zajmujemy się tym, który ma moc. No właśnie proszę zobaczyć, że ludzie, którzy słuchali Jezusa, to byli zajęci Nim. Zajęci Nim. Rozeszła się tutaj wieść o Jezusie po całej okolicy. Nie o złym duchu, którego Jezus pokonał, tylko o Jezusie. I teraz trzeba się przyjrzeć, proszę Państwa, no, my rozgłaszamy wieści o kim czy o czym. O kim czy o czym rozgłaszamy wieści? O Jezusie, który zwyciężył, w którego zwycięstwo podobno wierzymy, czy o złym duchu jego dziełach? Czyje my słowa głosimy? Jakie wieści powtarzamy? Dobrą nowinę czy złą nowinę? Prawda? Czy my się nakręcamy na co dzień? Dobrą nowiną czy złą nowiną? Na kim, czy na czym my żyjemy na co dzień skupieni? Prawda? Na, na tym, który jest zwycięzcą, czy na tym, który jest przegranym? Właśnie proszę zobaczyć, że od początku Zyduch walczy o to, żebyśmy my skupili się na nim. Na tym, co on ma do powiedzenia. Proszę zobaczyć, że Ewa uległa właśnie takiej pokusie, takiemu błędowi, że skupiła się na gadaniu z jego Ducha i to pozornie w dobrym celu, żeby ze złym duchem dyskutować, żeby go przekonać, prawda? Żeby obronić Boga, nie? udowodnić, uzasadnić, że Pan Bóg ma rację i tu już jest błąd. I tu jest, proszę Państwa, błąd i tu właśnie docieramy, docieramy do tego, tej mocy, z jaką Jezus nauczał, że, że pierwsza rzecz, jeśli chodzi o tą moc, to trzeba zrozumieć, że żydowscy uczeni, że w piśmie, no to nauczali powołując się na czyjś autorytet, na autorytet zewnątrz, przede wszystkim na autorytet Mojżesza. Natomiast jak czytamy Ewangelię, to się okazuje, że Jezus nie powoływał się na niczyj autorytet. Jezus nie mówił, słuchajcie, no, ja wam radzę robić tak i tak, no bo. Tu naukowcy pokazali, naukowcy udowodnili, nie, albo jakieś inne uzasadnienia konstruował. Tu bardzo modelowy pod tym względem to jest kazanie na górze, które się zaczyna w piątym rozdziale Świętego Mateusza, gdzie Jezus jak refren powiada, powtarza: Ja wam powiadam. I to jest styl mówienia Boga w całym piśmie świętym. W całym piśmie świętym Bóg tak przemawia do Izraelitów. To, to i to, bo ja jestem Pan, bo ja jestem Bogiem. To list do Hebrajczyków, niedawno czytaliśmy ten fragment w liturgii codziennej, list do Hebrajczyków wspominał o tym, że Bóg nie ma na kogo przysiąc, przysięga na samego siebie, bo już nie ma nikogo wyższego, na kogo mógłby przysiąc. I to jest właśnie to. Że Bóg jest ostatecznym autorytetem, więc Bóg już się nie odwołuje do żadnego zewnętrznego autorytetu, nie powołuje się na żaden zewnętrzny autorytet. To On jest źródłem wszystkiego, źródłem wszelkiego autorytetu. I on wskazuje na siebie jako na źródło, bo on już nie ma źródeł. Natomiast właśnie tu jest błąd Ewy, że jest prawda, Pan Bóg, są słowa Pana Boga, i teraz ja, ja gdzieś z zewnątrz zaczerpnę prawda, uzasadnienie dla słów Pana Boga. Natomiast to działa odwrotnie. To słowa Pana Boga wyjaśniają wszystko, to słowo Boże wyjaśnia wszystko. Prawda? I teraz na przykład my popełniamy nieraz taki błąd nawet to jest taki błąd rzekomo pobożny, że my bierzemy na przykład nauczanie Jezusa z Ewangelii i pokazujemy i mówimy: o, i mówimy, o nauka potwierdza to, nauka tu potwierdza. Nie! Nie, to Słowo Jezusa realizuje się w rzeczywistości i nauka tylko to odkrywa. Rzeczywiście odkrywa, że Słowo Jezusa się realizuje w strukturze rzeczywistości, w której żyjemy, że Słowo Boga się realizuje w strukturze rzeczywistości, w której żyjemy. Oczywiście trzeba to wszystko dobrze rozumieć, bo na przykład teraz trudno szukać, to już jest fund, tak zwany fundamentalizm biblijny, i to już jest pewna skrajność, błędna skrajność, ignorująca pewne fakty, że na przykład szukamy zrealizowania się w strukturze rzeczywistości słowa z Pisma Świętego, które mówi, że Bóg wszystko stworzył w siedem dni. Tu ignorujemy takie tak, tak zwane gatunki literackie, a ten opis stworzenia w siedem dni. No To jest po prostu hymn tylko że no taki hymn to jest poezja hebrajska, którą nie można rozumieć. Żadnej poezji nie rozumie się dosłownie. Nie? W taki sposób, że rzeczywiście to trwało 7 dni. Tak samo pewne dane kosmologiczne w Biblii no tego też nie można rozumieć dosłownie. Nie? Trzeba się pytać, jakie prawdy. Autor natchniony próbował prze, przekazać, ale generalnie właśnie ja bym chciał, żebyśmy spróbowali uchwycić ten kierunek. To słowo Boga jest fundamentem istnienia wszystkiego. I to nie jest tak, że jest słowo Boga, i prawda, my szukamy potwierdzenia tego słowa, nie? że o, bo tu możemy znaleźć potwierdzenie. To jest odwrotnie. To słowo Boga jest fundamentem istnienia wszystkiego. I, I to w Słowie Boga znajdujemy wyjaśnienie, dlaczego to wszystko w ogóle istnieje, dlaczego jest tak skonstruowane, a nie inaczej, jaki zamysł miał Bóg i tak dalej, i tak dalej. To Słowo Boga jest fundamentem. To w Nim wszystko ma istnienie, w Nim wszystko ma początek. W żywym, osobowym Słowu, Słowie Boga, w Jezusie Chrystusie, który przyszedł do nas właśnie w ludzkiej postaci, żeby nam to wszystko na nowo wyjaśnić. I teraz Jezus Właśnie tu się objawia Jego bóstwo, że Jezus nie powołuje się na żaden zewnętrzny autorytet. Ja wam powiadam, ja jestem autorytetem. Tak nawiasem mówiąc, to proszę zauważyć, że teraz to się namnożyło całkiem sporo Chrystusów, bo to właśnie to wszędzie, gdzie, gdzie ucha nie przyłożysz, to słyszysz całą tą jajecznicę, bo ja uważam, bo według mnie, bo ja sądzę i tak dalej. Często mnie ludzie pytają co ja sądzę na różne tam tematy, jakoś ja mam taki styl odpowiadania, że pokazuję na przykład co Pismo Święte na ten temat mówi, co Jezus na ten temat mówi, jak Kościół na ten temat naucza, nie? No, próbuję pokazać, nie? Prawda? Jakie jest, zdanie, jakie jest zdanie ogólnie Boga na ten temat. No I w odpowiedzi słyszę, no tak, ale ja uważam, no to ja w tym momencie już nie dyskutuję, bo ty nie masz z czym dyskutować, bo to jest właśnie cecha tego de ducha, nie? bo duch opiera się tylko i wyłącznie na sobie, postawił siebie jako punkt odniesienia, bo ja wiem najlepiej. I właśnie to go za, zamyka w wiecznym takim więzieniu wiecznego nieszczęścia, niezadowolenia. Bo ja wiem najlepiej, a nie jest tak, jak ja uważam, że powinno być, bo nie jest po mojemu. Nie? I dlatego Zyduch uważa Boga za największego wroga, bo, bo Bóg robi tak, jak On uważa, a nie tak, jak uważa Zyduch. No, no i według Zego Ducha, no to Bóg wszystko robi źle bo nie robi tak, jak Zyduch duch sądzi, że powinno być robione. I to jest właśnie więzienie złego ducha, w którym zamknął się sam, właśnie postawiwszy sobie samego siebie jako punkt odniesienia. I on dokładnie to nam sprzedaje. Dokładnie to nam sprzedaje i zobaczcie Państwo, jak nam łatwo dyskutować właśnie w tym kierunku. Bo ja uważam według mnie i koniec. Nie? Co tam Pan Bóg, co tam wszyscy? Ja uważam i koniec ma być tak, jak ja uważam, tak jak ja chcę, tak po mojemu i w ogóle, nie? już już nie masz czym dyskutować, Just w ogóle nie dyskutuję ze duchem. to w ogóle nie masz czym. Tylko, że to. Człowieka zawsze zamknie właśnie w takim więzieniu wiecznego niezadowolenia, malkontenstwa, właśnie w takim więzieniu przekonania, że to prawda, tylko ja wiem co jest dobre, a wszyscy inni to ignoranci, to się nie znają, prawda. Ja biedny, prawda, żyję w takim świecie, gdzie wszyscy, wszystko jest źle. Nie? Tylko ja jeden jestem dobry i prawda, jestem w takim właśnie więzieniu swojej doskonałości. Straszna bieda, nie? Straszna bieda. No i to jest właśnie to, nie? Natomiast Jezus w Jezusie przychodzi Bóg, przychodzi słowo Boga, żywe, osobowe słowo Boga, słowo miłości Boga, miłości, która nigdy się nie myli, która wszystko czyni dobrze i nic nie robi źle. Prawda? I teraz chodzi o to, żebym ja ostatecznie uznał autorytet Boga. Tą potęgę, moc Boga, który wszystko czyni dobrze. Wszystko czyni dobrze. Ale moc Chrystusa polega nie tylko na autorytecie, z którym naucza, że no, on naucza jako autorytet dostateczny, autorytet, na którym wszystko jest oparte, autorytet, który to wszystko myślił, stworzył, skonstruował i tak dalej i najlepiej wie o co w tym wszystkim chodzi. Tu, oczywiście, to mi się jeszcze włącza taka idea, która za mną chodzi już od jakiegoś czasu, właśnie taka idea, że my wszyscy jesteśmy absolutnymi nowicjuszami w życiu. Ja idę przez życie po raz pierwszy w życiu, jeszcze nigdy nie przeżyłem życia, dopiero pierwszy raz je przeżywam. Jestem absolutnym nowicjuszem, a zobaczcie, każdy z nas się uważa za absolutnego specjalistę od życia, że ja najlepiej wiem, o co w życiu chodzi. No i widzicie, i później jest tak, że albo dojdę, dojdę do jakiegoś dna i dopiero to mi otworzy oczy, że ja jednak nie wiem najlepiej, o co w życiu chodzi, no albo na tym nie już zostanę, albo dał sobie po dobroci, prawda, uznam autorytet Chrystusa, autorytet Słowa Boga, żywego Słowa Boga, które stało się ciałem I w tym widać też nieprawdopodobną miłość do nas, że choć my zamknęliśmy się na Jego Słowo, choć daliśmy się przekonać wężowi, żeby siebie postawić jako punkt odniesienia, chociaż pozamykaliśmy się w więzieniach swojego egoizmu, prawda, to On Przychodzi uparcie, by nas odnaleźć i by nas przekonać, by otworzyć nam oczy na światłość, na prawdę, która wyzwala, by otworzyć nam oczy na prawdziwe dobro, na to, co naprawdę jest dobre. To jest miłość Boga. Ale właśnie wiecie, ja mam taką też ideę, że ta moc nauczania Jezusa to jest moc głoszenia tego, co dobre. Że jak się czyta Ewangelię, zobaczy właśnie dlatego Ewangelia się nazywa Ewangelia, bo to jest dobra nowina. Że Jezus nie skupiał się na nauczaniu zła. Nie, 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 nie głosił zła. Nie, nie, nie. Zobaczcie, w, w nauce Jezusa to nie ma czegoś takiego, żeby Jezus tam prawda, napędzał swoich słuchaczy, że zobaczcie, jakie to cesarstwo rzymskie to jest złe w ogóle. Ten cesarz on podbił cały świat, on chce nad całym światem panować. Wy się pilnujcie, bo z was wszystkich zrobi niewolników. I to słuchajcie, jak nie pójdziecie za mną, to w ogóle będzie z wami tragedia i tak dalej, i tak dalej. Więc Jezus no, w Jego nauczaniu w ogóle nie ma tego, co złe. Nawet kiedy Jezus uprzedza swoich uczniów, że przyjdą prześladowania, nawet kiedy uprzedza, że się będą działy w historii świata różne wojny, przewroty, będą przychodziły zarazy, jakieś inne katastrofy, to zawsze to kończył. Mówi, ale wy podnieście głowy, nabierzcie ducha, bo się zbliża wasze odkupienie. Zawsze znaczy, to jest bardzo charakterystyczne dla nauczania Jezusa, że to jest dobra nowina, dobra nowina. To nie jest straszenie słuchaczy, to nie jest przekonywanie, jakie to wszystko jest złe, podłe, do niczego, jak to wszystko w diabły idzie i tak dalej, nie? To, jakby to jest cały czas otwieranie wielkiej perspektywy, perspektywy. Takiej, z jakiej patrzy Bóg, Bóg, który zawsze widzi wyjście, który zawsze ma pomysł, zawsze ma nadzieję, tak? To jest patrzenie z perspektywy miłości, która nigdy nie traci nadziei, prawda? Która we wszystkim pokłada nadzieję, która nigdy nie przemija, która wszystko pokonuje. To jest wasze Ewangelia. I teraz, właśnie, to są kryteria Ewangelii, nie? Bo jeżeli ktoś zaczyna głosić siebie, bo ja, bo według mnie, bo po mojemu. No to już trzeba wiać, to już jest fałszywy prorok, to już jest antychryst, nie? właśnie to jest antychryst, antychrystos. ktoś kto chce zająć miejsce Chrystusa, już nie autorytet Chrystusa, tylko mój. Bo ja, ja widziałem, ja przeżyłem, ja doświadczyłem, bo mnie się wydaje, bo według mnie, bo po mojemu i tak dalej, mnie słuchajcie, bo tylko ja wiem, nie tylko Chrystus wie. Właśnie, to jest jedno, jedno kryterium, a drugie kryterium to jest właśnie, czy w tym wszystkim jest dobra nowina. Nie? Czy w tym wszystkim dobra no, jest dobra nowina? Dobra nowina podnosząca na duchu, przywracająca nadzieję, poczucie wartości. Zobaczcie, jak to wszystko wygląda, nie? że Jezus przychodzi. Yy, to, to w ogóle struktura Eucharystii, że na początku Eucharystii my kładziemy przed Jezusem całe nasze zło, cały nasz grzech. Całą naszą słabość, nieporadność, beznadziejność. Jezus w Eucharystii przychodzi i pokazuje, że jego miłość jest potężniejsza niż to wszystko, co myśmy przed nim położyli. Że to wszystko dla niego nie istnieje. Ponad tym przychodzi, przychodzi na spotkanie do nas, to wszystko nie jest w stanie go zniechęcić, nie jest w stanie zniechęcić jego miłości. On to wszystko jakby depcze, tłamsi, gładzi, jak my to mówimy, baranek Boży, który gładzi grzechy świata. On przez to wszystko przechodzi na spotkanie z nami. Mało tego. Właśnie tak to wygląda, kiedy do Ciebie dociera orędzie o całym złu świata. Kiedy właśnie media tłuką, co to złego się na świecie dzieje, tam jacyś fałszywi prorocy czy próbują przekonać, jak to zło na świecie triumfuje, sroży się, prawda, jak to wszystko diabli wzięli i w ogóle nie prawda, no to jak to, to nic, jak tylko się od tego odbić ku zachwytowi nad miłością Jezusa który tym wszystkim się nie zraża, któremu to wszystko nie przeszkadza, żeby uparcie do świata właśnie takiego przychodzić, w takim świecie być, taki świat brać z ramiona i mieć pomysł na taki właśnie świat. To trzeba się zachwycić. Jak ci mówią, ile zła się dzieje w świecie, to trzeba się zachwycić Bogiem, który jest większy od całego zła świata, bo, bo nie stracił pomysłu na ten świat właśnie taki, bo ciągle ten świat dźwiga w swych ramionach, bo ciągle potrafi właśnie taki świat kochać. I w każdej Eucharystii się przekonujesz, że do takiego świata Chrystus przychodzi z całą swoją miłością i całe zło świata nie jest w stanie tej miłości zniechęcić. I to właśnie na tym polega sztuka. My nie mamy walczyć ze złem. My się mamy w ogóle nie zajmować złem. Nie dać sobie wmówić kłamstwa, że zło jest większe od dobra. Nie dać sobie wmówić kłamstwa, że musimy zgłębiać zło, zgłębiać ciemność, że musimy teraz iść się zajmować tym, co złe i walczyć z tym, co złe. Nie. Jezus pokonał wszelkie zło. A my jesteśmy tymi, którzy są zachwyceni potęgą Jezusa, potęgą dobra, potęgą Jego miłości i którzy chcemy się zajmować tylko tym światłością, prawdą, Jego miłością, Jego dobrem, trzymać się zwycięzcy, po co Ci zajmować się przegranym? Po co? To właśnie w tym tkwi kłamstwo z jego ducha, że on przegrał, on doskonale wie, że przegrał, tylko próbuje ci wmówić, że on ma jakąś moc, jakąś potęgę, ty się musisz zająć tym, co złe, ty z tym, co złe musisz dyskutować, rozgrzebywać, to i w ogóle nie wiadomo, co robić. Czy w głowie, czy w informacjach, które do ciebie docierają. Nie, ja istota tkwi w tym, żebym ja się nie dał oderwać od Chrystusa, od tego, co dobre. Od tego, co dobre, żebym nie dał się oderwać od tego, co dobre, nie dał się przekonać, że gdzieś tam jakieś zło, prawda, nie wiadomo, co. I właśnie w tym jest, w tym jest rzecz, w tym jest rzecz. Duch nie ma nic wspólnego z Chrystusem. On to zresztą wykrzykuje w dzisiejszej Ewangelii. Po grecku dosłownie z duch krzyczy takie słowa, to jest jakby żywcem przetłumaczone z aramejskiego to jest taki aramejski, który dosłownie oznacza, że nie mamy ze sobą nic wspólnego. Co my mamy ze sobą wspólnego? Krzyczy z duch. Przyszedłeś nas zniszczyć, to zniszczyć jest apolio, to jest taka forma zniszczenia, która polega na totalnym odcięciu. Jezus przed zniszczyć z tego ducha właśnie w tym sensie. My sobie to zniszczyć to kojarzymy po ludzku, że tam wziął go, rozszarpał, nie wiadomo co zrobił. Nie. Jezus przyszedł zniszczyć Złego Ducha właśnie w tym sensie, że przyszedł odciąć go od nas w jakiś sposób. Przyszedł odwrócić w ogóle naszą uwagę od ciemności, od zła, od tego wszystkiego, co Zyduch ma nam do powiedzenia, o czym próbuje nas przekonać kłamliwie. Próbuje nas przekonać kłamliwie, że on w ogóle ma jakąś potęgę, jakąś moc, że cokolwiek, że tam trzeba się tym zajmować, tym co złe, zgłębiać to, interesować się tym, dyskutować z tym, walczyć z tym i w ogóle. Nie. Moja uwaga ma być skupiona na zwycięzcy, na tym, który zwyciężył. No, albo ja wierzę, że Chrystus zwyciężył, albo ja w ogóle nie jestem chrześcijaninem. No, przecież my świętujemy w każdą niedzielę zwycięstwo Chrystusa. I właśnie tak Jezus przedpokonywać zego Ducha, odcinać go od naszej uwagi, że moja uwaga była skupiona na zwycięzcy, na tym, co On ma mi do powiedzenia, bo to jest Słowo Boga, Słowo niosące moc sprawczą. Słowo, które ma autorytet samego Boga, a jakiś to autorytet ma słowo złego ducha, że tak chętnie go słuchamy. A jakiś to tam autorytet się kryje, że ja się muszę tam zgłębiać, prawda, w tym, co zły duch ma do powiedzenia, że muszę zgłębiać złą nowinę, złe wiadomości. No jaki tam autorytet stoi? Bo w Chrystusie przychodzi autorytet samego Boga, słowa Boga. To gdzie powinna być skierowana moja uwaga, moje zainteresowanie? I tu jest, słuchajcie, walka duchowa. Walka duchowa właśnie w tym jest, żebym ja nie dał sobie oderwać uwagi od dobrej nowiny, od Chrystusa, od światłości, od prawdy. Żebym tym się zajmował, to zgłębiał, to celebrował w moim życiu. To, co dobre, to, co dobre. Nie? To, co dobre, bo to pochodzi od Boga. No a za złem jakiś ten autorytet stoi. Żebym ja się miał tam angażować w jakikolwiek sposób. Jezus w ogóle nie walczy ze złem, Jezus w ogóle się tym nie zajmuje, predzi tyle, a ja się mam zajmować Jezusem, a on załatwi resztę. Tylko że my ciągle nie wierzymy, bo my ciągle sobie przypisujemy autorytet boski, bo ja, bo ja, bo ja, bo według niebo po mojemu i tak dalej. I to zobaczę, są I... dyskusje, które są toczone we współczesnym świecie. Że właśnie to jest oś tych dyskusji, bo ja, bo ja, bo ja. A gdzie jest wyjście? On, Chrystus. On się nigdy nie myli. Nim się zająć. Na nim się skupić. On nas pogodzi. On nas pogodzi, jak się naprawdę skupimy na nim. I właśnie to jest charakterystyczne. Jezus tak się modlił na ostatniej wieczerzy, właśnie kiedy rozmawiał z ojcem, że po tym wszyscy poznają. Jego uczniów, że będą jednością, że będą jednością. Nie po tym, że będą jakoś tam super doskonali, nie wiadomo i tak dalej. Tylko, że uparcie będą się gromadzić razem. Razem wpatrzeni w jednego Pana nie? i ten Pan do, wtedy będzie nas gromadził. Tak jak na Eucharystii, przychodzimy różni, z różnych domów. Nieraz na co dzień może trudno nam się dogadać, ale ostatecznie na Eucharystii gromadzimy się wokół jednego stołu wpatrzeni i wsłuchani w jednego pana. I o to chodzi słuchajcie, to dopiero nas pogodzi. To dopiero nas pogodzi. Natomiast jak każdy idzie w swoją stronę, to już widać, nie? że to, to nie jest wpatrzony w tego samego Pana. Bo jakby był wpatrzony w tego samego Pana, to Pan przyprowadza do owczarni, nie odprowadza do owczarni, tylko przyprowadza do owczarni. Więc jak to idzie w swoją stronę, to znaczy, że już idzie zapatrzony w siebie. Nawet jeśli gębę ma rzekomo pełną Chrystusa, to jeżeli idzie w swoją stronę, idzie od owczarni, nie do owczarni, tylko od owczarni, to znaczy, że to już nie ma nic wspólnego z Chrystusem. A Chrystus ma jedną owczarnię, jedną. Jest wierny tej owczarni, wierny. Właśnie, słuchajcie, trzeba się zajmować tym, który jest zwycięzcą, a nie przegranym. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.